Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak w nowym roku, bo to jest pierwszy wywiad, co prawda nie pierwszy emitowany w 2023, ale pierwszy nagrywany u nas w 2023, więc pewnego rodzaju premiera, chociaż na razie na naszym kanale po 1 stycznia tylko zmieniła się plansza końcowa, bo trzeba było zmienić właśnie datę roczną, a porozmawiamy dzisiaj na temat tego, co wydarzyło się 31 grudnia, czyli o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI. Moim i Państwa gościem kolega Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska. Witaj, Rafale. Witaj, Kamilu. Szczęść Boże w nowym roku. Czołem Wielkiej Polsce i wszystkie inne powitania, które są bliskie naszemu i waszemu sercu. Daj Boże i czołem, tak, pozdrawiamy się, jest właśnie często ten temat pozdrowień tutaj widzów. Bulwersuje. Tak, tak, bulwersuje, rozpala, tworzone są różne teorie, ale a propos teorii, to może o teoriach za chwilę, ale trzeba się pochylić nad postacią Benedykta XVI, Józefa Ratzingera, o którym wiedzieliśmy już od kilku dni, że stan jest poważny. Natomiast trzeba powiedzieć, że był on najdłużej żyjącym papieżem w historii, bo umarł w wieku lat 95. I dłużej był papieżem emerytem niż po prostu papieżem. To też jest ciekawe, bo jego pontyfikat trwał niespełna 8 lat, a funkcjonowanie... Prawie 10 był emerytem. Tak, tak. 10 lat bez 2 miesięcy, bo dokładnie z końcem lutego 2013 zakończył urzędowanie. No i to jest pewnego rodzaju czas podsumowań. Trudno w zasadzie znaleźć, powiedziałbym, takie oceny trzeźwe, dlatego właśnie chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, bo z jednej strony mamy pewne środowiska konserwatywne, dla których ta śmierć jest ciosem, strasznie słodzą i zaciemniają te plusy ujemne, jak to mówił klasyk pontyfikatu Benedykta XVI, no a inni te plusy ujemne wybitnie uwypuklają. Więc jaka powinna być ocena nie tylko Benedykta XVI, ale i Józefa Ratzingera, bo można powiedzieć, że kilka etapów życia tego człowieka i kilka etapów i kilka ról, które odgrywał w kościele, czy to jako jeszcze szeregowy ksiądz, potem jako biskup w Monachium, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i wreszcie papież i jego rola, jego nastawienie również do tradycji i nastawienie tradycjonalistów do niego, no się wybitnie zmieniało. No właśnie, Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, no nie jest postacią jednoznaczną. Ja bym go postawił... Oczywiście jest to troszeczkę takie przesadzone postawienie w tym szeregu obok takich wielkich świętych jak święty Paweł, czyli Szaweł Starsu, czy święty Augustyn. Papież Benedykt XVI myślę, że ma duże szanse również zostać wyniesiony na ołtarze, chociaż już bardzo różne dziwne postacie, zwłaszcza ostatnio na ołtarze były wynoszone i przymierza się też do różnych dziwnych kandydatów na ołtarze. Natomiast dlaczego wspomniałem o świętym Pawle i Augustynie? Ponieważ to byli święci, którzy część swojego życia, nieraz dużą część swojego życia
albo spędzili na jakimś życiu grzesznym, albo na szerzeniu różnego rodzaju herezji, czy też wręcz na prześladowaniu chrześcijan. Oczywiście kardynał Ratzinger, późniejszy papież, no nie prześladował chrześcijan, tak jak święty Paweł, ale otarł się, a nawet wręcz uczestniczył w czasie Soboru Watykańskiego II w różnych środowiskach, no modernistycznych mocno. Tam współpracował z ludźmi, którzy są oskarżani o niszczenie w czasie Soboru Watykańskiego II doktryny katolickiej i najdalej nawet dochodził do pewnych tam sformułowań dotyczących wolności religijnej. Później oczywiście jako papież z tego wszystkiego się wycofał, natomiast no warto pamiętać, że taki etap jego życia był i on jest z punktu widzenia naszego, z punktu widzenia tradycjonalistów katolickich najciekawszy. Dlaczego uległ na krótko co prawda, ale na jakiś czas tym mrzonkom modernistyczno-progresistowsko, no właśnie takim no, z punktu widzenia politycznego lewicowym, które dokonywały rewolucji, jak to się nazywało, rewolucji francuskiej czy rewolucji październikowej w kościele katolickim. To jest jeden z tych etapów życia, na który na pewno różne osoby będą się powoływać i jedni właśnie ci postępowcy z uznaniem, że jednak był to człowiek światły, otwarty, postępowy, popierający pewne zmiany, a oczywiście nazwijmy to nasza strona z pewnym zdziwieniem i zażenowaniem, że taki etap późniejszego kardynała i papieża też był. Ale to dobrze, bo to pokazuje jego takie prawdziwe człowieczeństwo, pewne dylematy, które miał, pewne pomysły, które mu przychodziły do głowy, pewne zaangażowania, w kierunku których szedł. Oczywiście będą też inne fragmenty jego życia, które ktoś będzie chciał przywoływać. Wiadomo, że chyba najbardziej kontrowersyjnym jest koniec jego posługi jako papieża i po prostu to jak gdyby ta rezygnacja, do której doszło. Było mnóstwo różnych hipotez, było mnóstwo różnych tutaj wątków takich spiskowych. Myślę, że niektóre z nich są idą w odpowiednim kierunku. Do tego może jeszcze dojdziemy. No i trzecie wydarzenie w jego życiu, które też na pewno było zawsze i będzie jeszcze tylko jakoś komentowane, no to oczywiście okres, kiedy był młodym człowiekiem, dzieckiem i młodzieńcem w okresie III Rzeszy Niemieckiej. Fakt przynależności do Hitlerjugend wypominają mu niemiłosiernie wszyscy, chociaż była to organizacja obowiązkowa dla wszystkich młodych Niemców, więc nie było to nic nadzwyczajnego. Nawet Peter Reina ostatnio w wydawnictwie Myśli Polskiej wydał książeczkę o grupie działaczy Hitlerjugend, która została skazana na karę śmierci i wyrok wykonano w czasie III Rzeszy za jakieś tam działania opozycyjne. No, służył też w oddziałach obrony przeciwlotniczej. Wiele osób podkreśla, że jego ojciec, który był policjantem, był
przeciwnikiem partii NSDAP i przeciwnikiem politycznym Adolfa Hitlera. Natomiast wiele osób też właśnie mówi, że nie było innej możliwości niż znaleźć się w szeregach Hitlerjugend, a potem w wieku chyba 16 czy 17 lat został powołany do tej obrony przeciwlotniczej na terenie Bawarii. Więc to myślę są trzy wątki, do których być może i ty jakoś się odniesiesz. Tak, ja uważam, że tutaj ten wątek jego udziału w soborze jest bardzo rzadko podkreślany i bardzo mało znany. On zresztą sam przyznawał, sam już chyba jako kardynał, a może i już jako papież, mówił, że ja się nie zmieniłem, to oni się zmienili. To znaczy on, można powiedzieć, że ksiądz, potem kardynał Ratzinger, a potem papież Benedykt, on został na etapie tej pierwszej fali rewolucji, potem przyszły kolejne, druga, teraz może i trzecia czy czwarta, zależy jak to liczyć te fale rewolucyjne w kościele. I no, to trochę mi przypomina ostatnie sceny Nieboskiej Komedii, kiedy tam ten przywódca rebeliantów mówi: zabierzcie mi stąd tego starego doktrynera, wskazując na właśnie jakiegoś szlachcica, który przystał do tego zbuntowanego motłochu, i tam ten stary doktryner też zostaje stracony. Więc myślę, że tutaj była bardzo podobna sytuacja. Jakby kwestie tutaj tych lat młodzieńczych i tego, że no był w Hitlerjugend, że był w wojskach obrony przeciwlotniczej, no cóż, no takie były czasy i prawie każdego Niemca wtedy w mundur ubrano, zwłaszcza już pod koniec wojny, kiedy Trzecia Rzesza robiła bokami. Ja bym do tego nie przywiązywał jakiejś wielkiej wagi. Ja uważam, że ta właśnie działalność soborowa jest dużo ważniejsza i również późniejsza jego działalność. Tutaj arcybiskup Lefebvre na przykład mówił, że być może funkcja biskupa, czyli objęcie przez niego urzędu metropolity Monachium, otworzyła Ratzingerowi oczy. I być może pod wieloma względami zrobił krok wstecz, natomiast nie zapominajmy na przykład, że to za pontyfikatu Benedykta XVI odbył się również Asyż 2.0. Taki kolejne spotkanie w Asyżu, kolejne takie spotkanie ultraekumeniczne, które no było, pierwsze to spotkanie w 86 było powodem wielkiego skandalu w kościele. No natomiast może teraz przejdźmy do właśnie tego wątku, który już wspomniałeś, tego wątku, który budzi najwięcej zainteresowania. Otóż kwestia abdykacji. Kwestia ważności lub nieważności tej abdykacji, ważności lub nieważności wyboru Franciszka. Zauważyłem na Facebooku nawet niektóre osoby ustawiały sobie nakładki, że sede vacante. No właśnie, czy będziemy mieli do czynienia z takimi sede vacantystami 2.0, bo tacy prawdziwi sede vacantyści uznają papieży do śmierci Piusa XII. I już od Jana 23 nie ma papieży, nie uznają papieży sede vacantyści, już abstrahując od samej oceny tej hipotezy, bo to mogłoby być tematem i kilku programów. To teraz pojawią się sede vacantyści 2.0, którzy być może będą uznawać papieży do Benedykta XVI. No, z tym, że na przykład już powstaną różnice co do ważności czy nieważności sakramentów, etc., etc. Więc może być w najbliższych dniach, tygodniach możemy mieć do czynienia z bardzo ciekawymi zmianami w środowiskach tradycyjnych, że powstanie jakiś nowy sede vacantyzm.
No właśnie, nowy sedewakantyzm. No, znając szaleństwo dzisiejszego świata, jest to możliwe. Natomiast absolutnie jest to nielogiczne. No, ale nie wszystko, co w dzisiejszym świecie się przebija, zyskuje popularność, jest logiczne, więc myślę, że znaczna grupa osób, które być może chciałyby być jakimiś tradycjonalistami, ale nigdy się na to nie zdecydowały, teraz będą podkreślały swoje przywiązanie do papieża Ratzingera, który, no właśnie, no, co prawda wydał motu proprio kilkanaście lat temu, z którego aktualny papież się wycofuje, w którym było jasno powiedziane, że msza święta trydencka nigdy nie została zakazana i że każdy katolicki ksiądz może bez pytania o pozwolenie swojego biskupa taką mszę dla wiernych odprawiać. Czyli w zasadzie było to potwierdzenie pewnej normalności. To nie był jakiś akt, nie wiem, rewolucyjny, ale z punktu widzenia sytuacji posoborowej było to bardzo, no, ważne wydarzenie, że akurat Benedykt XVI na taki krok się zdobył. Co do jego pontyfikatu, to zauważmy, że on nawet bardziej już jak został papieżem niż wcześniej jako szef kongregacji doktryny wiary, już jako papież kilkakrotnie bardzo mocno wypowiedział się przeciwko środowiskom homoseksualnym w kościele, przeciwko fałszywej teologii, w której różne grupy LGBT były faworyzowane, przeciwko tym nastrojom takim rewolucyjnym, idącym w kierunku święceń kapłańskich dla kobiet, zniesienia celibatu i tak dalej. Czyli niewątpliwie jako papież był, no, był obrońcą pewnych tradycyjnych, nie jakichś nadzwyczajnych, ale zwykłych, tradycyjnych, obowiązujących od 2000 lat zasad i prawd katolickich. No i tu chyba leży tajemnica jego nagłego odejścia, w pewnym sensie nagłego, bo nie wszyscy się spodziewali, że do takiej pierwszej od kilkuset lat sytuacji, kiedy papież w pewnym sensie abdykuje, przechodzi na emeryturę i jest wybierany jego następca jeszcze za jego życia. Wiele osób właśnie wskazuje na to, że być może to jasne postawienie sprawy, to jasne zadeklarowanie się jako obrońca tradycji katolickiej doprowadziło do tego, że został w pewnym sensie zmuszony. Pamiętam, że jednym z pierwszych, którzy o tym powiedzieli, był ksiądz Rafał Trytek, którego skontaktowałem kilka dni po, właśnie po tej decyzji papieża o przejściu na emeryturę z Polsatem i Polsat, pani Gozdyra zdaje się, tak? Przeprowadziła z nim wywiad. No i wtedy ksiądz Trytek powiedział, że Benedykt XVI zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji papieża pod wpływem nacisków środowisk homoseksualnych, a zwłaszcza ich ekspozytury, tej mafii homoseksualnej na Watykanie. Czyli po prostu tradycyjne nauczanie katolickie było dla osób, które znalazły się na Watykanie w otoczeniu papieża, no wcześniej oczywiście jego poprzedników,
Jana 23, Pawła VI, przez krótki moment Jana Pawła I, no przez dłuższy moment, bo to był długi pontyfikat, te osoby funkcjonowały w pobliżu Jana Pawła II, no i wreszcie przy Benedykcie XVI powiedzieli dość i te naciski na papieża Ratzingera zdaje się, że były już tak mocne, że on ze względu i na swój wiek, i na swój charakter, no to jednak był naukowiec, w pewnym sensie filozof, to nie był jakiś bojownik, raczej z jakąś akademicką jego formacją mi się kojarzy osoba tego papieża, a wcześniej tego kardynała, no poczuł się, że jest bezsilny, że nie jest w stanie tej zorganizowanej świetnie i wpływowej mafii się przeciwstawić. I to jest przykre, bo to pokazuje, no, kto wybierał jego następcę. No bo można powiedzieć, że wybór kolejnego papieża no, był w rękach tych, którzy spowodowali odejście Benedykta XVI. No to prawda, tutaj zresztą wyjąłem sobie, bo zapomniałem wcześniej z półki, rekwizyt, książkę właśnie, która jako też jedna z pierwszych o tym traktowała, Antonio Socci, czy to naprawdę Franciszek, tu jest zresztą taki wyjątek, że taka relacja, że pewien ksiądz stwierdził, że zbierają właśnie podpisy księży i zakonników, aby skłonić papieża Ratzingera do rezygnacji. W tym momencie siostra spytała, co się stanie, jeżeli papież nie ustąpi, a ksiądz odparł, że papieża poinformowano o schizmie, która nastąpi, jeśli nie zrezygnuje. Dodał, że zostanie założony nowy kościół, oddzielony od Rzymu i nie będzie to mały kościółek. Według tego, co on wie, wielu duchownych gotowych jest do niego wstąpić. No, jeśli by wierzyć tej relacji, a niestety Socci plącze się trochę w zeznaniach, bo on swoje wersje zmieniał. Natomiast uważam, że niestety Benedykt XVI okazał się papieżem słabym, bo widzimy, że Franciszek, co by o nim nie mówić, jest bardzo konsekwentny, bardzo konsekwentnie usuwa tych biskupów, którzy są z którymi jest mu nie po drodze, bardzo konsekwentnie awansuje tylko przedstawicieli jakby swojej frakcji i Benedykt XVI no, gdzieś tam w tych konwenansach różnych się pogubił. Być może, no, z tego co wiemy, nie miał też szczęśliwej ręki do współpracowników, na przykład jeśli chodzi o sekretarza stanu, kardynała Bertone, no ale w każdym razie niestety no, uciekł trochę przed tymi problemami i uważam, że ta abdykacja, która jest czasem przedstawiana przez niektórych jako akt odwagi, no była, no niestety muszę to powiedzieć, aktem tchórzostwa. Natomiast dodajmy też, że jeśli chodzi o tą obronę tradycji, to też różnie to bywało, bo to przecież kardynał Ratzinger negocjował z arcybiskupem Lefebvrem protokół porozumienia, który w końcu nie został wprowadzony w życie, dlatego że Rzym liczył cały czas na rozwiązanie biologiczne problemu tradycji, to znaczy, że arcybiskup Lefebvre umrze bez następców. Po drugie, jeśli chodzi o motu proprio summorum pontificum, rzeczywiście zostało to wprowadzone, z implementacją było już gorzej, z implementacją na dole. No i właśnie też nie rozliczano z tego, papież nie rozliczał z tego swoich podwładnych. Po trzecie, no tu była jakaś, była ta hermeneutyka ciągłości, czyli próba odczytania soboru w świetle tradycji, co oczywiście w niektórych punktach jest wykonalne, natomiast jest bardzo wiele punktów, tak jak wolność religijna, gdzie to jest absolutnie niemożliwe. Ja uważam, że jeśli by, no znowu odwołam się do tej relacji Socciego, jeśli by ta schizma tych, schizma modernistów w kościele, to jest coś, czego byśmy sobie chyba życzyli, żeby oni po prostu sobie poszli ze struktur kościelnych, tak jak to było przez tysiąc kilkaset lat historii kościoła, żeby poszli za przeproszeniem w diabły i założyli sobie swój kościół i żeby było wiadome, tu jest katolicyzm, tu jest jakaś nowa wiara, jest jasne rozgraniczenie, a tymczasem oni tkwią w strukturach kościelnych i nikt nie ma sił, aby tą stajnię Augiasza
oczyścić. Zresztą też tu rzuciłbym jeszcze jeden wątek. Nieoficjalne jakieś relacje mówią o tym, że Benedykt XVI przed ustąpieniem chciał ponownie Bractwo Świętego Piusa X ekskomunikować, ale kiedy podjął decyzję o abdykacji, stwierdził, że już pozostawi tą sprawę swojemu następcy. No, to znaczy, ta ekskomunika byłaby prawdopodobnie i tak nieważna, natomiast no, to pokazuje, że sprzyjanie tradycji u Benedykta XVI miało swoje bardzo wyraźne granice. Myślę, że tutaj centralnym problemem u Benedykta XVI, no jest jego udział jednak w Soborze Watykańskim II. Myślę, że na ten temat można przeczytać w Zawsze Wierni w numerze 4 z roku 2019, tytuł numeru Bastiony Tradycji. I tutaj na stronie 153 jest artykuł pod tytułem Były papież Benedykt XVI przerywa milczenie. Ciekawy tekst, gdzie są analizowane i przyczyny, i skutki, a także perspektywy no, sytuacji tej posoborowej, nakreślone przez Benedykta XVI. Z jednej strony słuszne jego stwierdzenia, że w latach 60. nastąpił potworny proces, który na taką skalę nigdy nie miał miejsca w historii Kościoła. Proces modernizmu, proces zmiany teologii, proces nawet próby zmiany moralności katolickiej, zwłaszcza w dziedzinie seksualności, ale nie tylko, również w dziedzinie katolickiej nauki społecznej, w dziedzinie stosunku do innych religii, do ekumenizmu i tak dalej. No i na zakończenie jest takie jak gdyby podsumowanie tego wystąpienia Benedykta XVI, tak jak mówię, częściowo słusznego, ale częściowo takiego nie do końca konsekwentnego. Mianowicie, cytuję, Benedykt XVI nie chce uznać źródeł obecnego kryzysu w soborze oraz jego reformach. Zamiast tego odwołuje się do stworzonej przez siebie tendencyjnej interpretacji, do słynnej hermeneutyki zerwania, której przeciwstawił hermeneutykę ciągłości. Benedykt XVI idzie w kierunku interpretacji, która miała uwolnić Watykanum Secundum oraz późniejsze magisterium od wszelkiej odpowiedzialności. No właśnie w tym chyba leży problem, że z jednej strony opisuje pewne objawy, słusznie mówi o kryzysie lat 60., czyli okresu, w którym obradował Sobór Watykański II, natomiast nie chce postawić kropki nad i powiedzieć, że to, w czym uczestniczył, to znaczy w Soborze Watykańskim II oraz we wcielaniu wszystkich reform tegoż soboru, no było złe, było grzeszne, było do pewnego stopnia nawet heretyckie. Takie przebłyski już w latach 70. w jego refleksji się pojawiały. Przypomnijmy, że w 1979 roku w Monachium wydał książkę Służyć Prawdzie, którą ja kiedyś kupiłem w połowie lat 80. To są takie rozważania na każdy dzień. 365 rozważań, i tutaj pod datą 21 czerwca jest takie rozważanie o prawdziwej i fałszywej odnowie.
I bardzo słusznie w pewnym sensie pisze, że prawdziwa i fałszywa odnowa często są łudząco podobne do siebie. I pisze tak. Z biegiem czasu pełne dobrych intencji, modernizacje w cudzysłowie, stawały się szybko przeszkodami, ponieważ przykuwały Kościół do określonej epoki i paraliżowały siły dobrej nowiny. Jakkolwiek odnowa Kościoła musi być zawsze nawrotem do źródeł. Nie ma jednak nic wspólnego z restauracją wszystkiego, co stare, z romantycznym uwielbieniem przeszłości. Czyli, no właśnie, to takie trochę podejście filozoficzne, roztrząsanie wszystkich za i przeciw. Myślę, że w niektórych sprawach to było bardzo dobre i korzystne dla kardynała Ratzingera, ale nieraz to takie dzielenie no, włosa, dzielenie zapałki na czworo, moim zdaniem było drogą donikąd, bo było takie pismo w okresie posoborowym, si, si, no, no, czyli nawiązywało do słynnego powiedzenia z Ewangelii tak, tak, nie, nie, a wszystko inne od złego pochodzi. No tu jednak myślę, że zbyt często kardynał Ratzinger, w znacznej mierze papież Benedykt XVI też trochę, ale już może w mniejszej mierze, dopuszczał do siebie i Sisi, i Nono, a także te pośrednie interpretacje, ponieważ no, w pewnych momentach nie był do końca jak gdyby konsekwentny, a ta jego rezygnacja, te jego poddanie się przed przeciwnikami, którzy no, urośli w siłę w czasie, kiedy on był prefektem doktryny wiary, prawda? Czyli w czasach Jana Pawła II nastąpiło największe zmodernizowanie i zniszczenie tradycyjnego nauczania Kościoła przy dużym udziale, a raczej przy pobłażliwości właśnie ze strony kardynała Ratzingera. No to wszystko są takie cienie, które rzucają się na tą jego posługę jako kardynała i jako papieża. Podsumowując, bo mamy gdzieniegdzie głosy typu no, santo subito w odniesieniu do Benedykta XVI. No ja powiem, że niestety tak jak mieliśmy problem z kanonizacją Jana Pawła II, jeszcze większy pewnie z kanonizacją Pawła VI dokonywano, czy Jana Pawła I dokonywaną ewidentnie na siłę, to no niestety Benedykt XVI chyba tym bardziej nie santo, myślę, że to, nie wiem czy się zgodzisz z tym, że nie santo, a potrzebuje bardzo naszych modlitw w tym momencie, biorąc pod uwagę ten no bardzo niejednoznaczny profil jego osoby. No właśnie, każdy umierający potrzebuje modlitwy. Każdy katolik jest grzesznikiem, który wymaga nawrócenia. Czy to nawrócenie z modernizmu z lat 60. u kardynała Ratzingera nastąpiło do końca? Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie dla mnie, jak to się mówi, po owocach ich poznacie, symbolicznym w dniu śmierci Benedykta XVI obrazem stanu współczesnej cywilizacji, czyli tak samo również współczesnego kościoła, był słynny Sylwester w Zakopanem, gdzie pod Giewontem, na którym stoi krzyż Pana Jezusowy, gdzie wielokrotnie padały słowa różnych papieży i Jana Pawła II i Benedykta XVI, że
tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. No niestety właśnie pod tym krzyżem, pod tym znakiem odbył się skandaliczny Sylwester, gdzie jakieś, no nie wiem, kolorowe zespoły ogłaszały swoje poparcie dla, no, dla Żydów, dla właśnie kolorowych i dla również środowisk, no, zboczeńców. Więc to jest bardzo przykre, że w dniu śmierci Benedykta takie owoce przyniosło i nikt w tym Zakopanem nie protestował przeciwko temu, takie właśnie owoce. No tak, no to jest rzeczywiście pewien taki symbol. Wielu też zauważało, że powiedzmy Benedykt XVI tak został pożegnany po cichu, że no nic jakby ze strony Watykanu, tak ta polityka informacyjna, czy ze strony obecnego biskupa Rzymu, tak próbowano przejść nad tą śmiercią, się troszeczkę prześliznąć. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał sam pogrzeb. No natomiast cóż, no, pozostaje nam chyba zachęcić do modlitwy za Benedykta XVI i no, zmitygować te właśnie zapędy mówiące o świętym. Być może niektórzy już by chcieli się modlić do Benedykta XVI. Nie znamy wyroków Pana Boga, ale mimo wszystko zawsze lepiej modlić się za duszę zmarłych, zwłaszcza tuż po śmierci, aniżeli za ich wstawiennictwem. Więc tym akcentem zakończmy. Niech to będzie takie podsumowanie. W ogóle historia, chyba to jeszcze na sam koniec, jeszcze byśmy tak jedno zdanie powiedzieli. W ogóle w ciągu ostatnich 50-60 lat w Kościele bardzo trudno jest znaleźć postacie jednoznaczne. Bardzo trudno. I nawet widzimy to chociażby w kanonizacjach, gdzie powiedzmy jednego dnia się kanonizuje jakieś postacie właśnie z ducha soboru, typu Paweł VI czy Jan Paweł I, a obok na przykład kanonizuje się męczenników zamęczonych przez heretyków, na przykład męczenników angielskich, których kanonizował Paweł VI, no co było takim krokiem wręcz w poprzek ekumenizmu. Dzisiejszy Kościół jest chyba jedną wielką sprzecznością. Dokładnie, jest sprzecznością, więc pozostaje nam w obliczu śmierci Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, tylko powiedzieć, no, wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I cóż. I to jest chyba najlepszy akcent na zakończenie. Tak, ja tylko jeszcze gwoli ogłoszeń powiem, że ty sprawami tradycji katolickiej w wydaniu Jędrzeja Giertycha w tej chwili się przygotowujesz do wystąpienia na konferencji, która się odbędzie w Warszawie 14 stycznia 2023 roku o godzinie 11 przy ulicy Kopernika 30. Będzie referat Kamila Klimczaka dotyczący Jędrzeja Giertycha jako redaktora pisma Opoka, a także jako członka Stowarzyszenia Mszy Łacińskiej. To było takie środowisko tradycjonalistów w Wielkiej Brytanii, częściowo polskiego pochodzenia, ale nie tylko, no bo wiadomo, w Wielkiej Brytanii katolicy z wielu krajów mieszkają, może najrzadziej angielscy, ale najczęściej właśnie z innych krajów. I
Zachęcam do zainteresowania się tą konferencją. Jeżeli ktoś z Państwa może przybyć, osobiście zapraszamy w sobotę 14 stycznia do Warszawy. Jeżeli nie, to będzie z tego wydarzenia wydane wydawnictwo, książka ze wszystkimi referatami, a także będzie można śledzić na kanałach Centrum Edukacyjnego Polska, a także Probrego Szlaku to, co się na tej konferencji będzie działo. To może z mojej strony tyle. To z mojej myślę, że też będziemy tutaj kończyć. Moim i Państwa gościem był kolega Rafał Mosakowski z Centrum Edukacyjnego Polska. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do przekazywania dalej naszych programów, jako że kanał kolegi Rafała zarobił, można powiedzieć, 2 tygodnie bana. Nasz kanał główny, Chrobry Szlak, też ma tydzień bana jeszcze do Trzech Króli, więc niektórzy może zobaczą ten program z małym opóźnieniem, no ale na całe szczęście są inne platformy, inne kanały, na których cały czas nadajemy. Prosimy nas szukać, nie zniechęcać się, bo walka trwa. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.